Cześć, znajdujemy się na ulicy Lubelskiej, konkretnie tu na zajezdni MPK. Dzisiaj pokażę Wam linię nocną N3, czyli ostatnią z trzech linii nocnych, którą nagrywam. Autobus, którym jeżdżę, to jest Jelcz M120 M4 CNG Supero, numer taborowy 671. Sterownik właśnie dał sygnał do odjazdu i ruszam w ostatni kurs. Mamy 3:30. Linia N3 jest to linia okrężna. Czyli zaczyna i kończy przy zajezdni. Także jedziemy ulicą Lubelską, najbliższy przystanek to przystanek Lubelska MPK. Jest to przystanek na żądanie. Linia liczy 35 przystanków. Także jest to najkrótsza z linii nocnych. I zbliżamy się do kolejnego przystanku. Jest to przystanek Lubelska Ogrody Hiszpańskie. Zbliżamy się do przystanku Lubelska Osiedle Ogrody. Jest to ostatni przystanek na żądanie na trasie tej linii. Oczywiście w tym kierunku, jak będziemy wracać, czyli wszystkie przystanki przed rondem rodziny Ulmów i za rondem na powrocie są przystankami na żądanie. Zbliżamy się do ronda rodziny Ulmów. Po lewej stronie mamy ulicę Rzecha i most imienia Tadeusza Mazowieckiego. Po prawej stronie mamy ulicę Krogulskiego. I wracamy na ulicę Lubelską. Najbliższy przystanek to jest przystanek Lubelska Borowa 07. Nie wiem, czy jest widoczny licznik prędkościowy, ponieważ ustawiałem kamerę jeszcze zaraz po poprzednim kursie. I przystanek Lubelska Borowa 07. Właśnie nas minął autobus. Jest to pierwsza linia, która zaczyna właśnie z dziennych, linia 12. I
jedziemy w kierunku następnego przystanku, czyli przystanku Lubelska Kościół. I zbliżamy się powoli do skrzyżowania z ulicą Staromiejską po prawej stronie, po lewej mamy ulicę Trawickie. Na przystanku Lubelska Kościół. I zbliżamy się do skrzyżowania, które już dobrze znacie z nagrań. Po prawej stronie mamy Aleję Wyzwolenia, a po lewej stronie ulicę Generała Maczka. Najbliższy przystanek to przystanek Lubelska Szpital. Zbliżamy się do początku ulicy Lubelskiej. Wjeżdżamy na rondo imienia Jana Pawła II. Mijamy ulicę Warszawską. I zjeżdżamy w ulicę Marszałkowską. I najbliższy przystanek to jest przystanek Marszałkowski. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej po prawej stronie, a po lewej stronie mamy ulicę Jana Kochanowskiego. I opuszczamy osiedle Tysiąclecia, wjeżdżamy na osiedle Śródmieście i wiadukt Tarnobrzeski. Jesteśmy aktualnie na ulicy, przepraszam, na Alei Łukasza Cieplińskiego. Który zaraz oczywiście będziemy opuszczać i kierować się w stronę Alei Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy przy rondzie Dmowskiego, które, tak jak już mówiłem na nagraniach, rondem tak naprawdę nie jest. Albo rondem jest tylko z nazwy. Także wjechałem na Aleję Józefa Piłsudskiego. Najbliższy przystanek to Piłsudskiego Urząd Wojewódzki 03. Thank you.
zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką po lewej i po prawej stronie i oczywiście rondla dla pieszych, czyli okrągły płat. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Adama Snyta. To właśnie minęliśmy. I najbliższy przystanek to przystanek Plac Wolności 01. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Targowej po prawej i po lewej mamy ulicę Grunwaldzkiego. I następny przystanek to przystanek Lwowska jednostka wojskowa. Linia N3 jest to jedyna linia, która skręca z ulicy Lwowskiej w prawo w Myśla Pierwszego. Naprzeciwko właśnie widać skręca z ulicy Polskiej w lewo. Linia nocna N2, którą już nagrywałem, także w momencie, kiedy nagranie z przejazdu linią N3 pojawia się na kanale, to już N2 jest widoczna. Zminąłem skrzyżowanie z Aleją Tadeusza Gajtana po prawej i po lewej stronie ulicy Dworaka. I wjeżdżamy na przystanek Lwowska 11 Wojskowa. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicy Myszka Pierwszego. Najbliższy przystanek to jest przystanek Mieszka Pierwszego Ustronia. Cześć! Mijamy ulicę Pustronia po prawej stronie. Jedziemy dalej. Po lewej stronie mijamy ulicę Południową. Ten odcinek trasy powinniście znać. Teraz jedziemy właściwie trasą linii 34. I najbliższy przystanek to przystanek Niepodległości Mieszka Pierwszego. Mijamy po prawej ulicę Południową. Teraz ulicę Wiedźminy. I wjeżdżamy na Aleję Niepodległości.
następny przystanek to jest przystanek Niepodległości, Dom Dziecka. Mijamy po prawej stronie ulicy Niziny, po prawej ulicy Michała Arczonia. Do ronda Krzyża Świętego. I wjeżdżamy w ulicę profesora Adama Krzyżanowskiego i najbliższy przystanek to jest Krzyżanowskiego Szkoła. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Podkowskiego. I najbliższy przystanek to jest Paderewskiego z Solińskich. I po prawej stronie mamy ulicę Cytadeli Warszawskiej. Teraz mijamy ulicę Dobrzyńskiego Popala. Po lewej mijamy ulicę Solińskich. Geodetów. Dojeżdżamy do Alei Tadeusza Gajtana. Rejtana Popiełuszki. I mijamy skrzyżowanie z ulicą Popiełuszki. Następny przystanek to przystanek stańcy Warszawy Rejtana. Zbliżamy się do skrzyżowania z Aleją Powstańców Warszawy po prawej, po lewej mamy Armii Krajowej.
a na wprost mamy aleję Sikorskiego. Najbliższy przystanek to Powstańcy Warszawy Szkoła. Teraz minęliśmy właśnie ulicę Biskupa Józefa Kaczara. Najbliższy przystanek to przystanek Powstańców Warszawy, Dom Studenta. I aktualnie znajdujemy się przy skrzyżowaniu z ulicą Podwisłocze po prawej stronie, czyli prawo tutaj skręca linia N2. Po lewej stronie mamy ulicę Kwiatkowskiego. Czyli na tym odcinku od skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejmana do skrzyżowania z ulicą Podwisłocze. Oczywiście w kierunku ulicy Podwisłocze wszystkie trzy linie nocne mają przystanki. Jesteśmy na moście karpackim, zwanym przez mieszkańców Zaboru, na rzece Wisłą oczywiście. Po prawej stronie mamy stadion miejski Stal. I zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Hetmańską, w którą będziemy skręcać. Najbliższy przystanek to przystanek Hetmańska Stadion. Następny przystanek to przystanek Hetmańska Zespół Szkół Mechanicznych. I zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola. Thank you.
prawej strony mijamy skrzyżowanie z ulicy Bulwarowej, a po lewej stronie mamy ulicę Zofii Chrzanowskiej. I najbliższy przystanek to jest przystanek Hetmańska Przechodnia. Mijamy ulicę Czaskiego po lewej, po prawej stronie. Teraz zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Podkiewicza, także po lewej, po prawej stronie i przystanek Hetmańska Pocałunek. Teraz już na ulicy Enerkowicza, która tu właśnie zakręca w prawo, tak jak stoi to auto. Na wprost mamy ulicę Pod Promie, a my jedziemy w lewo i wjeżdżamy w ulicę Wojciecha Kilara. I najbliższy przystanek to Kilara 0. Naprzeciwko nadjeżdża właśnie przewód Łopusławic, który nas mijał w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy z zajezdni. Wyjechaliśmy z zajezdni. Po lewej stronie mamy Filharmonię Podkarpacką i ulicę Juliusza Słowackiego. Ulicę Leszczyńskiego, oczywiście znajdujemy się na ulicy Szczepana. Po prawej stronie będziemy teraz zmieniać ulicę Durosza. Mijamy ulicę Szpitalną. Skrzyżowany z ulicą Daruszewicza. Jesteśmy na ulicy Targowej. Po prawej stronie mamy ulicę Zbytka Gdynzy, czyli tutaj mieliśmy Zespół Szkół Gospodarczych. Oczywiście po prawej stronie mamy najstarszy cmentarz w Rzeszowie, jaki istnieje, i przystanek Targowa. Ulicę 8 Marca po prawej, po lewej stronie będziemy teraz mijać ulicę Jana III Sobieskiego. Ponownie zbliżamy się do Alei Józefa Piłsudskiego, tylko teraz od drugiej strony. A właściwie to nawet nie tyle od drugiej, co od innej. Mijamy ulicę Bartolego po prawej.
przecinamy ulicę Kolejową, przystanek Plac Wolności. Mijamy ulicę Żeromskiego. I zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Snepa. Ponownie okrągłopatka zwana rondem dla pieszych i skrzyżowanie z ulicą Grywalską. Przystanek Wysockiego Urząd Wojewódzki 06. Właśnie macie tutaj przypadek jazdy na pamięć, pchania się na siłę pod autobus, gdzie właściwie są dwa pasy do skrętu w prawo. Że opuszczam przystanek Piłsudskiego Urząd Wojewódzki i zbliżam się do skrzyżowania z Aleją Łukasza Cieplińskiego. Oczywiście jedziemy w prawo. Ale to już na następnej zielonym świetle. Ponownie jesteśmy na wiadukcie Tarnogrzewskim. Jana Kochanowskiego po prawej stronie, po lewej stronie ulica Marii Kłodnickiej i przystanek Warszawowska. Zbliżamy się do rondu Jana Pawła II. Mijamy zjazd w ulicę Rycerską i zjeżdżamy w ulicę Lubelską. Najbliższy przystanek to przystanek Lubelska Szpital.
Pojazd czeka. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicy Generała Maczka po prawej stronie, po lewej stronie Aleja Wyzwolenia i najbliższy przystanek to przystanek Inwerycka Kościół. Człowiek, który zasłużył się też na Rzeszowa,
budynki po dawnym Bakutilu, czyli takim filmie przetwórstwa, przystosował na potrzeby produkcji leków, czyli firmę. W tym miejscu aktualnie mieści się firma Sanofi. Jesteśmy na ostatnim przystanku, czyli przystanek Lubelska Zajezdnia MPK. Dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawiania komentarzy i oczywiście odpowiednich reakcji. Dziękuję serdecznie.